Witam was, moi kochani widzowie, w kolejnym odcinku. Zawsze tak mówię, nie? Ale dzisiejszy odcinek... Mogę to potwierdzić. Tak, dzisiejszy odcinek jest w atmosferze świątecznych wypieków. Chcę was dzisiaj zaprosić, ale najpierw chcę was zaprosić do naszego kanału, tych, którzy jeszcze nie subskrybują, aby zostawili subskrypcję, dzwoneczek, kciuczka, co możliwe i zostali z nami do końca świata jeszcze jeden dłużej. Tak jest, zrób to. Kochani, dzisiaj chcę taką słodką przekąskę pokazać w kształcie choinki. Więc potrzebujemy czekoladę. Ja mam gorzką, bo uwielbiam gorzką. Ciasto francuskie, rozbite jajeczko, posypkę i pędzelek. Słuchajcie, ciasto francuskie musiałam wyciąć w kółeczko. I teraz muszę poukładać od góry o czekoladki, tak żeby ona stworzyła się, ta nasza choinka. I za chwilę się zobaczymy, czary mary. No kochani, jakąś tam choineczkę ułożyliśmy i teraz nacinamy sobie nasze ciasto francuskie. Więc musimy zrobić taki trójkącik tu i tu. O. I wtedy robimy sobie takie paseczki do samego dołu. Tak. O. Pięknie, kodoliza chyba normalnie. Tak, i teraz wycinamy znowu taki sobie trójkącik tu. Tutaj, o tak, 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 tak. Wyrzucamy go i po drugiej stronie robimy identycznie to samo. Ja za chwilę to zrobię i pokażę się wam ponownie. Żeby ich nie zanudzać, co nie? Tak. Tak wygląda poobcinane nasze ciasto francuskie i teraz sobie ładnie składamy. Tutaj składamy to, to się do paznokci przykleja, a kondoliza ma długie paznokcie, więc będzie miała problem, ale czego się nie robi dla widzów, proszę bardzo. Już nam wychodzi pomaleńku choineczka, widzicie? Rośnie choinka w domu rodziny Janusz. Tak, trzeba w miarę szczelnie, żeby czekoladka nie wypłynęła, bo ona się, wiadomo, rozgrzeje w piekarniku, tak? O, na przemian sobie kładziemy te paseczki i wychodzi nam taka choineczka, może trochę dołem mogła być szersza. Ale różne choinki są. Są takie wąskie choinki. My mamy taką wąską choinkę na przykład, że nie jest taka rozszerzona dołem. I nasza choineczka słodka też będzie tak wyglądała jak nasza domowa. O, zbliżamy się do końca. Kondoliza tu na końcu teraz tak wygląda, jakby to był anioł z rozłożonymi skrzydłami. Tak, tak. No, no, rzeczywiście. No, ale wróćmy do tematu, że to będzie choinka. Tak, ostatni ten. Piękna, słodka choineczka. Choineczka. I teraz musimy sobie to tak zakleić, żeby ta czekolada nam jednak nie chciała wypłynąć. Tu się nam przykleiło, ale katastrofy się zdarzają. Tak. I tak. O, tutaj dwa wyszły. Niesymetrycznie. O, i teraz sobie tą końcówkę przyklejamy. Miała wyjść noga, ale to chyba kulawa choinka będzie. I dobra, i teraz, bo kochani... wiesz dlaczego, Kondoliza, Pimpek zjadł ostatnią kostkę czekolady, no dlatego. Właśnie. Teraz, kochani, smarujemy sobie naszą choineczkę jajeczkiem. Tak. O, proszę bardzo. To jest choinka bez podstawy. O, tu mamy wysmarowane. Teraz sobie posypiemy posypką. Postanowiłam, że to będą czerwone bombki, bombeczki na przykład. Trochę dużo w jednym miejscu, ale to nic. Może tak, o. Dobra. I teraz gwiazdeczki damy, ponieważ gwiazdeczki nam się najbardziej kojarzą ze świętami. Wszystko i tak do zjedzenia, nie? Proszę bardzo.
Jeszcze bym dała tu jakiś czubek na przykład. Na czekoladowego górę. Daj może tego, Kondoliza. Czekoladowego? No dobra, hej, będzie. Będzie tak się odróżniało. Będzie bardziej panie. Widoczny, o. Tu mamy ciubek. Mały, ale jest. O, nałożymy sobie te czekoladę, kuleczki. Tamta uciekła, ta wróciła, tamta przyszła. Kochani, teraz muszę to przełożyć na blaszkę i do piekarnika na 180 stopni na 10-15 minut. Będziemy po prostu obserwować to. Także na razie się pożegnam. Tak, kochani, wygląda nasza choineczka słodka. Także zachęcam do zrobienia na święta i życzę smacznego wszystkim. Do zobaczenia do następnego odcinka. Trzymajcie się, kochani.